Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym wykładzie w ramach cyklu Bliżej Nauki. Dzisiejszym wykładowcą jest pan doktor habilitowany Łukasz Stawarz, który jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego. Naukowo zajmuje się opisem teoretycznym zjawisk wysokoenergetycznych związanych z aktywnością astrofizycznych czarnych dziur w oparciu o interpretację danych obserwacyjnych zebranych głównie za pomocą teleskopów promieniowania X oraz promieniowania gamma. Jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, a także członkiem kilku najważniejszych międzynarodowych obserwatoriów w zakresie astrofizyki wysokich energii, w tym Naziemnego Obserwatorium Promieniowania Gamma, Satelitarnego Obserwatorium Promieniowania Gamma i również Satelitarnego Obserwatorium Promieniowania X. A obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Astrofizyki Wysokiej Energii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze zanim oddam głos dzisiejszemu wykładowcy, pragnę zaznaczyć, że również mamy mini konkurs. Na koniec wykładu dzisiejszy wykładowca zada Państwu jedno pytanie. Kto pierwszy się zgłosi i odpowie poprawnie, temu zostanie wręczona nagroda w postaci książki. Natomiast dzisiejszy wykład jest niezwykle tytuł frapujący. Supermasywne czarne dziury. Jak je zobaczyć i zważyć? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. Pogoda naprawdę nie sprzyja, także jestem bardzo miło zaskoczony ilością osób na widowni. Dzisiaj będę mówił o supermasywnych czarnych dziurach. Jak je zobaczyć i zważyć? Przy czym, tak jak zaznaczam, chciałem zaznaczyć już na wstępie, będę traktował czarne dziury jako obiekty astrofizyczne. To znaczy nie będę dyskutował detali struktury czasoprzestrzeni czarnych dziur, nie będę mówił o równaniach Einsteina, ani o podstawach ogólnej teorii względności. Będę mówił o czarnych dziurach w kontekście stricte astrofizycznym, czyli jako obiekty astrofizyczne, które możemy obserwować, próbować obserwować i których możemy wyznaczyć główne parametry. Przy czym, jakie to są parametry? Też zaczynam na wstępie od tak zwanego twierdzenia, popularnie nazwanego, czarna dziura nie ma włosów. Jeśli ktoś się z tym zetknął, może wie, o co chodzi. Jeśli nie, chodzi o to, że bez względu na to, jak powstała czarna dziura, jaka materia i jaka była jej historia, to nie ma znaczenia. Cała informacja o materii, która przekroczyła horyzont zdarzeń, znikła za tym horyzontem i jest niedostępna dla zewnętrznego obserwatora. Jedyne parametry, trzy parametry, które opisują w całości czarną dziurę, jak mówię, bez względu na to, jaka była jej historia, to jest jej masa, moment pędu, czyli spin, i również formalnie ładunek elektryczny. Ale w przypadku astrofizycznych czarnych dziur, czyli tych, które, z którymi mamy do czynienia w ośrodku międzygwiazdowym, międzygalaktycznym, w zasadzie liczy się tylko masa i moment pędu. Także jeśli mówimy o wyznaczeniu parametrów czarnych dziur, to dokładnie mówimy o tym, o masach i o momentach pędu. Czyli jak je zważyć, to jest główny problem astrofizyki wysokich energii w przestrzeni ostatnich powiedzmy 30-40 lat, kiedy takie pomiary mogły być możliwe. W ostatnich latach również pojawiły się pierwsze oszacowania spinów, przynajmniej dla niektórych obiektów. Także podkreślam, że to jest punkt wyjściowy, to, że czarna dziura nie ma włosów. Główne pytanie, znaczy cały wykład będzie dotyczył tego, jak w ogóle zobaczyć czarne dziury, o których wiemy, potocznie mówi się, że czarne dziury są czarne, czyli prawda, nie emitują żadnego promieniowania. Wydawałoby się więc w zasadzie, że nie można by było ich zobaczyć. Natomiast w kontekście astrofizycznym, jako że te czarne dziury oddziaływują z materią otoczenia przez swoje pole grawitacyjne, można je zobaczyć i nawet wyznaczyć te parametry dzięki rozwojowi najnowszych technik obserwacyjnych głównie i o tym właśnie rozwoju będę mówił. To jest jeden z nielicznych slajdów zawierających jakiekolwiek równania. Głównie będę pokazywał ładne obrazki i wykresy.
Natomiast dla porządku, to są te w zasadzie jedyne parametry wielkości, które będą dalej się pojawiały przez cały cykl wykładu. W związku z tym to, co warto zdefiniować, to przede wszystkim promień grawitacyjny czarnej dziury, czyli to jest masa czarnej dziury wyrażona w jednostkach długości. I dla przykładu, gdzie G to jest stała grawitacyjna, C to jest prędkość światła, M z czarną kropką to jest masa czarnej dziury. Dla czarnej dziury o masie rzędu mas Słońca promień grawitacyjny jest rzędu kilometra. Przypominam, masa Słońca wynosi 2 razy 10 do 30 kg. Moment pędu czarnej dziury możemy również, czyli J, możemy również wyznaczyć, zapisać w jednostkach długości. I tak najczęściej jest definiowany. Moment pędu czarnej dziury ma wartość maksymalną. Teoretycznie nie ma wartości maksymalnej dla masy czarnej dziury. Teoretycznie czarna dziura może rosnąć i rosnąć przez akrecję materii, przez to, że materia wpada do horyzontu zdarzeń, zwiększając masę czarnej dziury. Natomiast w przypadku pędu można wykazać na podstawie równań Einsteina, że jest wartość maksymalna, która wynosi tyle. W związku z tym najlepiej zdefiniować bezwymiarowy pęd, jako pęd podzielony przez promień grawitacyjny, który dla czarnej dziury o zerowym momencie pędu jest po prostu 0, a dla czarnej dziury o maksymalnym momencie pędu jest 1. Teraz, co to jest promień, co to jest horyzont zdarzeń? To jest oczywiście ten odległość od centrum czarnej dziury, po przekroczeniu której żadna informacja nie może dostać się na zewnątrz. Czyli wszystko, co przekracza horyzont zdarzeń, znika dla obserwatora zewnętrznego. Tak, inaczej zwany promieniem Schwarzschilda. Tak jest dany dla danego promienia grawitacyjnego i dla danego spinu. Czyli widzimy, że jeśli spin jest 0, to promień horyzontu zdarzeń wynosi 2 razy promień grawitacyjny. Natomiast gdy spin jest maksymalny, wtedy horyzont zdarzeń pokrywa się z promieniem grawitacyjnym. W przypadku czarnej dziury o niezerowym momencie pędu mamy jeszcze jedną powierzchnię krytyczną, tak zwany promień ergosfery, który jest zdefiniowany tym wzorem. Z ergosfery informacja może wydostać się na zewnątrz, czyli materia, która przekroczy tą powierzchnię krytyczną, dalej jest, może być w kontakcie z obserwatorem zewnętrznym. Natomiast cechą charakterystyczną tego ergo obszaru, czyli obszaru pomiędzy promieniem ergosfery a horyzontem zdarzeń, jest to, że cała czasoprzestrzeń jest tak silnie zakrzywiona przez czarną dziurę i ma ten sam moment krętu co czarna dziura. Czyli nie ma obserwatorów statycznych wewnątrz ergo obszaru. I to jest w zasadzie, jeśli chodzi o opis teoretyczny, taki bardzo teoretyczny czarnych dziur, na ten wykład mniej więcej tyle. Czyli jak mówię, nie wchodzę dokładnie w ogólną teorię względności. To są podstawowe parametry. Jak będę dalej mówił o horyzoncie zdarzeń, o promieniu grawitacyjnym, o momencie pędu czarnej dziury, to jest dokładnie to, co tu jest zapisane. Jeszcze kilka lat temu, może 3 lata temu, dając taki wykład, na pewno zacząłbym od jednego slajdu, natomiast w 2018 trudno nie zacząć wykładu o czarnych dziurach, o tym, jak je zobaczyć, jak je zważyć, nie wspominając przynajmniej kilka słów o eksperymentach, o detektorach fal grawitacyjnych. Na obecny moment mamy 3 detektory fal grawitacyjnych, 2 detektory LIGO w Stanach Zjednoczonych i 1 detektor Virgo w Europie. Te detektory działają na zasadzie interferometru. To jest cała... Też nie będę zbyt dużo mówił na temat detekcji fal grawitacyjnych. To powinien być... To mógłby być cały osobny wykład. Natomiast cała technika, która prawdopodobnie jest dla większości znana w związku z detekcją fal grawitacyjnych w dwóch poprzednich latach, to było szeroko opisywane i w prasie fachowej, powiedzmy, i popularno-naukowej. Fale grawitacyjne, które emitowane są przy na przykład zlewaniu się dwóch czarnych dziur, zakrzywiają czasoprzestrzeń, powodując
zmiany długości, które, tu jest cały opis, jeśli ktoś chce dokładnie przeczytać, które powodują wygaszanie i wzmacnianie wiązki laserowej. Czyli jeśli nie mamy detekcji fal grawitacyjnych, jeśli nie ma fali grawitacyjnych, laser propagujący się w takiej wnęce, w takich długich korytarzach, odbijany tu od luster, jeśli został wyemitowany w tym samym czasie i nic się nie dzieje, nie powinno być żadnej różnicy w powrocie do detektora. Natomiast jeśli jedno z ramion tego detektora ulega zaburzeniu pod wpływem fali grawitacyjnej przechodzącej przez Ziemię w danym czasie, będzie to skutkowało zmianą długości, chwilową zmianą długości takiego, tej odległości i w związku z tym zmianą sygnału w detektorze. W roku 2015, dokładnie 14 września 2015 roku, detektor LIGO odkrył pierwszy wyraźny sygnał fali grawitacyjnej. Tak on wygląda, ten sygnał w detektorze, w tych dwóch detektorach złożonych w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie detektor Virgo jeszcze nie działał. Tak wygląda transformata Fouriera z grubsza, powiedzmy, tego sygnału. I to, co jest bardzo ważne, co należy podkreślić, to jest to, że ten dany sygnał jest na tyle charakterystyczny, że z kształtu tego sygnału, z jego czasu trwania, z amplitudy i tak dalej, w częstotliwości możemy dokładnie określić parametry tego, co wywołało emisję fal grawitacyjnych. Czyli w tym przypadku było to zlewanie się dwóch czarnych dziur. Trwało to oczywiście bardzo krótko, to jest czas w sekundach. To, co jeszcze chciałem podkreślić, że sama idea, powiedzmy, takiego detektora, to jest dość, wydawałoby się, prosta sprawa. To nie jest kwestia takiej komplikacji konceptualnej w budowie detektora, natomiast w dokładności. I dzięki, to były lata badań, lata ulepszania tego detektora, pozwoliło na zmierzenie bardzo słabego sygnału, który dochodził od zlewania się dwóch czarnych dziur. To jest w przypadku dwóch czarnych dziur, to jest dokładnie taki sygnał, którego moglibyśmy się spodziewać. I z charakterystyk tego sygnału możemy odczytać masy i nawet spiny czarnych dziur. To było duże wydarzenie w dziedzinie fal, w astrofizyce ich energii, w astrofizyce w ogólności. Można oglądać szereg przepięknych symulacji, które zostały zrobione w ramach, zaraz po tym odkryciu. To jest na przykład tak, jakby mogło wyglądać z bliska takie zlewanie się tych dwóch czarnych dziur. To, co widzimy tutaj, to jest światło gwiazdowe, które zostało zakrzywione przez pole grawitacyjne tych dwóch czarnych dziur. Takich filmów jest bardzo dużo. Można. Okay. I dużo wykładów na ten temat, także jeśli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do szerokiego materiału albo do pewnie kolejnego wykładu w ramach cyklu Bliżej Nauki. To są piękne, powiedzmy, filmy, wizualizacje, natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to jest wyznaczenie podstawowych parametrów układu, czyli jakie to były masy czarnych dziur, jakie były ich spiny. Z tego możemy powiedzieć coś o ewolucji, skąd się wzięły takie czarne dziury i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest rozkład prawdopodobieństwa parametrów masy jednej i drugiej czarnej dziury w jednostkach masy Słońca. Widzimy, że to jest rzędu 30 mas Słońca, natomiast momenty pędu w tych wartościach bezwymiarowych to jest rzędu 0,2, powiedzmy, najbardziej prawdopodobne wartości. To był sukces i w zasadzie to jest to, jak można najdokładniej zobaczyć i zważyć czarne dziury przez detekcję fal grawitacyjnych. Wszystkie inne metody, o których będę mówił w dalszej części wykładu, nie są na tyle dokładne. To są, powiedzmy, przybliżone metody, bazujące czasami na szeregu założeń. Czasami są bardziej pewne, czasami są mniej pewne, bardziej spekulatywne. Natomiast w przypadku supermasywnych czarnych dziur, czyli jak będę mówił, czarnych dziur o masach powyżej milionów mas Słońca, na ten moment nie mamy
detektora fal grawitacyjnych, który byłby w stanie zobaczyć sygnał. Takie detektory są w przygotowaniu, przynajmniej w fazie takiej konceptualnej, natomiast na ten moment detektory LIGO i Virgo raczej są nastawione na detekcję sygnałów od czarnych dziur o takich masach, powiedzmy, rzędu dziesiątek do setek może mas Słońca. Skąd? Czyli wiemy tyle, że takie czarne dziury są. Mamy wyraźne ewidencje na to, że są takie dwie czarne dziury, na dodatek w układzie podwójnym, dzięki czemu mogliśmy obserwować zlewanie się takich czarnych dziur. Skąd się takie czarne dziury biorą? Powszechnie uważano do tej pory, uważa się cały czas zresztą, że czarne dziury w zakresie od 3 do powiedzmy 100 mas Słońca biorą się głównie z kolapsu grawitacyjnego masywnych gwiazd na końcowych etapach ich ewolucji. Tutaj przynajmniej chyba kilka lat temu, z tego co wiem, był wykład na temat supernowych, wybuchów supernowych w ramach bliżej nauki. Także to powiem w dużym skrócie, to zresztą też jest temat na cały wykład, albo nawet kilka, ewolucja gwiazd i wybuchy supernowych, ale cała ewolucja, w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób, cała ewolucja gwiazd zależy od kilku parametrów, również na przykład metaliczności, ale głównie od masy. Od masy protogwiazdy, która zapada się tworząc gwiazdę. Gwiazda zaczyna, powiedzmy, wiek terówny 0, jest wtedy, kiedy zaczyna się reakcje termojądrowe, czy w centrum gwiazdy, czy na jej powierzchni. I teraz w zależności od masy takiego obiektu, czyli masy gwiazdy, gwiazda albo przez wszystkie fazy ewolucji będzie w pewnym momencie wybuchała jako supernowa typu drugiego i jej jądro będzie albo końcową fazą ewolucji będzie albo gwiazda neutronowa, albo czarna dziura właśnie w takich zakresach masy. Albo tak jak w przypadku Słońca, jeśli masa jest mniejsza, to będzie gwiazda ewoluowała do końcowych form typu biały karzeł czy brązowy karzeł. Czyli uważamy, że wszystkie czarne dziury o masach rzędu pomiędzy 3 a 3, jeśli to jądro ma mniejszą masę, wtedy nie będzie najprawdopodobniej czarną dziurą, będzie kończyło jako gwiazda neutronowa. Natomiast od 3 do 100, jak mówię, to jest taki powszechnie przyjmowany zakres. Myślimy, że że to będzie produkcja czarnej dziury. I tak by było w zasadzie znowu do ostatniego roku. To by było w zasadzie tyle, co można by było na ten temat powiedzieć. Ale w 2017 roku, w sierpniu, 17 sierpnia 2017 roku, te nazwy tych zdarzeń to jest Gravitational Wave i to jest data. One nie są zbyt częste, może kilka na rok maksymalnie, przy obecnej czułości detektorów LIGO i Virgo, także nazewnictwo takich zdarzeń to jest po prostu Gravitational Wave i to jest data zdarzenia. To był sygnał, który wyglądał zupełnie inaczej od sygnału, pokażę to raz jeszcze, zlewania się supermasywnych czarnych dziur. I na dodatek kilka sekund po rejestracji sygnału w detektorach LIGO i Virgo satelita promieniowania gamma Fermilat zarejestrował rozbłysk w zakresie gamma. Znowu charakterystyka tego sygnału fal grawitacyjnych plus sygnatura elektromagnetyczna, czyli towarzyszący błysk w promieniowaniu gamma, jednoznacznie wskazywały na to, że mieliśmy do czynienia ze zlewaniem się dwóch gwiazd neutronowych. Teraz co powstaje z takiej gwiazdy neutronowej? Najprawdopodobniej czarna dziura. Także wspominam to dlatego, że o ile wcześniej uważano, że i może jedynym procesem formowania się takich czarnych dziur o masach rzędu kilkudziesięciu mas Słońca to był kolaps masywnych gwiazd. Teraz być może, nie wiadomo na ile, to kwestia z tego, po może kolejnych latach działalności detektorów LIGO i Virgo będziemy wiedzieli, jaka jest częstotliwość takich zdarzeń, ile czarnych dziur może być produkowana w ten sposób. To jest bardzo ładny obrazek kolaboracji LIGO i Virgo. Po angielsku tytuł oznacza masy na
gwiezdnym cmentarzysku, czyli to, co pozostało, czarne dziury, to jest to, co pozostało po ewolucji gwiazd, prawda, po ich wybuchach, czy zlewaniu się gwiazd neutronowych, które też przecież były wyprodukowane jako w końcowych fazach ewolucji masywnych gwiazd. To są obecne pomiary. Jasno-niebieskie punkty oznaczają wszystkie zdarzenia zlewania się czarnych dziur zaobserwowane przez LIGO i Virgo. To nie jest ten tylko pierwszy sygnał, który był zaobserwowany. W obecnym kolaborację LIGO i Virgo doniosły o odkryciu kilku innych źródeł, kilku innych zdarzeń tego samego typu oraz do tej pory jedyne zlewanie się dwóch gwiazd neutronowych. I to są masy, jeśli widać, tutaj mam nadzieję, że widać skalę, czyli powiedzmy końcowe masy po takim zlewaniu to jest 80 mas Słońca, najmniejsze masy rzędu poniżej 10. To są gwiazdy neutronowe, natomiast w kolorze fioletowym to jest X-ray binaries. Czyli to, co to są X-ray binaries? X-ray binaries po angielsku, po polsku rentgenowskie układy podwójne. To są układy, w którym mamy czarną dziurę i towarzyszącą jej gwiazdę ciągu głównego. Znowu, to są czarne dziury, które powstają po ewolucji masywnej gwiazdy, czyli zakładam, że mieliśmy na początek system podwójny, masywna czarna gwiazda, druga mniej masywna ciągu głównego, masywne czarne gwiazdy. Masywne gwiazdy ewoluują dużo, dużo szybciej, w związku z czym zanim jeszcze ta gwiazda osiągnie, gwiazda ciągu głównego osiągnie etap końcowej fazy ewolucji, gwiazda wybucha jako supernowa, zostaje gwiazda neutronowa albo czarna dziura. Na tyle blisko gwiazdy towarzyszącej, że materia akrująca z tej gwiazdy spada na czarną dziurę, tworząc dysk akrecyjny. O dyskach akrecyjnych będę mówił dość dużo, ta nazwa się będzie pojawiała dość często na kolejnych slajdach. Nie będę wchodził w fizykę dokładnie dysków akrecyjnych, co tam się dzieje. Powiem tylko tyle, że materia, jako że niesie ze sobą niezerowy moment krętu, spadająca na czarną dziurę, powoli traci ten moment krętu przez dysypację, wypromieniowuje energię, jest podgrzewana, w związku z tym zbliża się do horyzontu zdarzeń i w pewnym momencie wpada za horyzont zdarzeń. O ile gwiazda ciągu głównego świeci w zakresie optycznym, takie dyski akrecyjne w układach rentgenowskich, układach podwójnych świecą w zakresie rentgenowskim. Stąd nazwa. Rentgenowskie układy podwójne. I teraz metoda mierzenia masy takich. Skąd wiemy, że tam jest masa czarnej dziury? Prawda? W zasadzie jeśli mamy układ podwójny, wiemy, że jest jednak masa gwiazda ciągu głównego i jakiś zwarty obiekt. Nie wiemy a priori, czy to jest gwiazda neutronowa, czy czarna dziura, czy może jakiś inny obiekt. Jeśli mamy dobrej jakości dane, możemy obserwować orbitalną modulację światła optycznego tej gwiazdy towarzyszącej. I ta orbitalna modulacja bierze się z przesłaniania częściowego gwiazdy przez dysk akrecyjny tej czarnej dziury. Jako że znamy temperaturę gwiazdy, możemy określić dokładnie jej typ, czyli jej masę, z takiej modulacji możemy wyznaczyć parametry dynamiczne układu, w tym masy czarnych dziur. I to jest dość konkretny, dość wiarygodny pomiar tej masy obiektu centralnego. Przyjmujemy, że jeśli ta masa wynosi powyżej 3 mas Słońca, mamy do czynienia z czarną dziurą. I to jest kolekcja około 20 układów podwójnych, rentgenowskich układów podwójnych, w których takie pomiary mogły być zrobione do tej pory, czyli te, które są powiedzmy potwierdzonymi układami podwójnymi zawierającymi czarną dziurę. Różnią się zarówno gwiazdą towarzyszącą, jak i rozmiarami dysku akrecyjnego, no i oczywiście również masami czarnych dziur. Natomiast wszystkie te masy czarnych dziur tutaj wyznaczone faktycznie mieszczą się w tym zakresie od 3 do powiedzmy 100 mas Słońca. Tytuł mojego wykładu to jest supermasywne czarne dziury. Już jest połowa wykładu, ja jeszcze mówiłem tylko o czarnych dziurach, o masach dużo znacząco mniejszych. Czyli to są, powiedzmy, rozkład w skali logarytmicznej mas czarnych dziur. Normalizacja tutaj jest, powiedzmy, dość arbitralna. Czyli mamy ileś tam zmierzonych układów rentgenowskich podwójnych plus 5 zderzeń detekcji fal grawitacyjnych,
którym możemy wyznaczyć masę czarnych dziur, zlewających się czarnych dziur. A powiedzmy, około to będzie 30 takich przypadków, 30 takich systemów. To są czarne dziury od masy od 3 do 100 mas Słońca. To jest skali logarytmicznej, czyli 10 do drugiej to jest 100. I potem to, o czym będę mówił, to są supermasywne czarne dziury. To są te czarne dziury, które mają masę od powiedzmy miliona mas Słońca do 10 miliardów mas Słońca. To, jak one powstają dokładnie, czy biorą się z tego, że na początkowych etapach Wszechświata w pierwszych galaktykach pierwsze gwiazdy zapadały się do mniej więcej takich czarnych dziur i potem przez zlewanie się albo akrecję materii, tak jak w układach podwójnych, powiększały swoją masę. Dokładnie tak sobie wyobrażamy, że mniej więcej czarne dziury, supermasywne czarne dziury powstały. Natomiast to jest cały czas otwarte pytanie, jak dokładnie, czy jest wystarczająco czasu od uformowania się pierwszych gwiazd i pierwszych galaktyk, żeby z masy, powiedzmy 100 mas Słońca zrobić czarną dziurę o masie 10 miliardów mas Słońca. Drugą rzecz, którą warto to zauważyć, że jest tu pusto w tym zakresie. I to jest kolejne otwarte pytanie. Nie wiemy, czy to jest faktycznie pusto, czy nie ma takich czarnych dziur z tego czy innego powodu, które miałyby masy 10 do 4 mas Słońca, czy po prostu nie wiemy, jak je znaleźć, jak pomierzyć takie masy. Jest mnóstwo zjawisk astrofizycznych, o których nic nie wiemy. Być może, że jakaś tam klasa nieznanych źródeł to są dokładnie systemy stowarzyszone z takimi czarnymi dziurami, o takiej masie pośredniej. Natomiast na ten moment nie ma jednoznacznych ewidencji, że takie czarne dziury są. Jest dużo dyskusji na ten temat, są ewidencje pośrednie, ale jak mówię, to jest kwestia otwarta. Czyli teraz główna część wykładu, supermasywne czarne dziury. Gdzie jest najbliższa supermasywna czarna dziura? Jak pewnie wszyscy wiedzą, jest ona w centrum naszej galaktyki. Jeśli to jest nasza galaktyka, mniej więcej tak wygląda. My jesteśmy w pobliżu jednego z ramion spiralnych tej galaktyki w odległości około 8 kiloparseków. Ja dalej będę definiował, co to jest kiloparsek. W środku galaktyki jest bardzo jasno, jest dużo materii. Na pewno wszyscy słyszeli, że jest tam czarna dziura. Czyli skąd wiemy, że tam jest czarna dziura i jak wyznaczyliśmy jej masę? Skąd wiemy, że to jest supermasywna czarna dziura? A nie na przykład bardzo, bardzo dużo gwiazd, które dają duże pole grawitacyjne. Jak patrzymy na centrum galaktyki w różnych zakresach fali elektromagnetycznej, widzimy trochę różne rzeczy. W zakresie optycznym czy podczerwonym widzimy dużo gwiazd, bardzo dużo gwiazd w centrum. Nie jest to zaskoczenie, wiadomo, że tam musi być dużo więcej gwiazd. One są trochę innego typu niż te, które są w pobliżu Słońca. Jest dużo gwiazd młodych i tak dalej. Jest dużo również pyłu. Jest dużo formacji gwiazdotwórczej. W zakresie rentgenowskim, to jest obrazek rentgenowski, mniej więcej porównywalnego obszaru, widzimy mnóstwo różnych rzeczy. Widzimy układy podwójne, te układy rentgenowskie, układy podwójne. Widzimy gorący gaz świecący w zakresie rentgenowskim, ale w twardym promieniu rentgenowskim, mam nadzieję, że to jest widoczne, to jest bardzo słabe niestety, to okienko to jest taki jakby zoom najbardziej centralnych obiektów, najbardziej centralnej części, w samym centrum. W twardym zakresie rentgenowskim widzimy źródło punktowe. To jest źródło Sagittarius A z gwiazdką, o którym będę mówił i powrócę również do obserwacji rentgenowskich, jeśli czasu starczy. Natomiast w zakresie radiowym, jak patrzymy na ten sam obszar galaktyki, widzimy zupełnie co innego. To w zależności oczywiście od tego, na jakich częstościach i z jaką zdolnością rozdzielczą. Ale powiedzmy ze standardowymi interferometrami radiowymi o zdolności rozdzielczej rzędu sekund łuku widzimy dużo, dużo relatywistycznej plazmy. To jest emisja głównie synchrotronowa, do wyprodukowania której trzeba relatywistycznych elektronów i dużo pola magnetycznego. Czyli w każdym zakresie, jak patrzymy, widzimy troszkę co innego. W zakresie optycznym potrzebujemy gwiazdy, w zakresie rentgenowskim układy rentgenowskie podwójne, gorący gaz świecący rentgenowsko, w zakresie radiowym relatywistyczną plazmę i pole magnetyczne. Na szczęście 8 kiloparseków to jest całkiem niedaleko. Na tyle, że możemy śledzić orbity indywidualne orbity gwiazd. I to jest zebranie danych zbieranych przez ostatnie, powiedzmy,
10-20 lat orbit indywidualnych gwiazd wokół centrum, samego centrum galaktyki, to jest wokół tego obiektu, powiedzmy, który jest tu widoczny w tym zakresie. On będzie gdzieś tutaj, prawda, tutaj będzie gdzieś w tym miejscu. To, co widzimy, to jest, musi być tu jakaś duża masa, która zakrzywia orbity tych gwiazd. Możemy dokładnie modelować, bo nie tylko znamy ich orbity, to są, jak mówię, obserwacje, monitorowanie rozłożone na przestrzeni 20, nawet więcej lat. Oczywiście to są najlepsze, dane najlepszej jakości zebrane przez najnowsze instrumenty. Taki monitoring odbywał się jeszcze wcześniej, oczywiście przy pomocy innych urządzeń. Natomiast nie tylko znamy ich orbity, ale również prędkości radialne. Znając ich prędkości radialne wzdłuż linii widzenia z poszerzenia doplerowskich, z przesunięć doplerowskich linii emisyjnych, możemy jakby zrobić rekonstrukcję trójwymiarową tego centrum i określić w związku z tym parametry dynamiczne obiektu centralnego, którego pole grawitacyjne powoduje takie, a nie inne orbity. I jeśli to zrobimy, jak mówię, to są dane, które zostały zebrane przy pomocy najnowszego teleskopu Very Large Telescope VLT w Chile. To jest tak zwany European Southern Observatory, którego od kilku lat jesteśmy krajem członkowskim. I to jest wyznaczenie parametrów, główne, które nas interesują, tego centralnego obiektu, czyli masa czarnej dziury i odległość. Na dodatek możemy oszacować maksymalny rozmiar tego obiektu i rozmiar jest na tyle mały, wynikający z tych orbit, że można udowodnić, że nie może to być skupisko jakichś ciemnych gwiazd, których po prostu nie widzimy. To musi być czarna dziura. Czyli nie dałoby się tyle masy upakować w zwykłej materii, w takiej objętości. Czyli nasza czarna dziura Sagittarius A z gwiazdką ma około 4 miliony mas Słońca. To jest, jeśli popatrzymy na ten wykres, całkiem w tym ogonie takich najmniej masywnych czarnych dziur. No ale i nasza galaktyka też nie należy do najbardziej masywnych. To jest, także to jest, i to jest pomiar, najdokładniejszy pomiar supermasywnej czarnej dziury, jaki możemy w tym momencie zrobić. I to jest jeden z najsilniejszych dowodów, że to musi być czarna dziura, a nie jakiś bardzo egzotyczny, zwarty obiekt z dużą masą. Na razie powiedziałem o tyle, że możemy zważyć to dość dokładnie masę naszej czarnej dziury. Znaczy czarnej dziury w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej. Natomiast pytanie, czy możemy ją zobaczyć? No bo to, co tu widzimy na takim obrazku, no nie widzimy nic. Wiemy tylko, że coś tu musi być. Czy możemy zobaczyć tą czarną dziurę? Już pokazywałem obrazek rentgenowski, coś tam jest w tym punkcie, natomiast zdolność rozdzielcza nie jest aż taka dobra. Do tego momentu najlepsze, najdokładniejsze obrazki Sagittariusa A z gwiazdką to jest zakres radiowy, dlatego że interferometry radiowe dają nam obserwacje z najlepszą zdolnością rozdzielczą, kątową na niebie. Czyli o ile powiedzmy w zakresie optycznym teleskop Hubble'a czy VLT, to mówimy o zdolności rozdzielczej poniżej sekund łuku, 0,1 sekundy łuku. W zakresie radiowym, dzięki technice interferometrycznej, możemy zejść do milisekund łuku, czyli 10⁻³ sekundy łuku. Jeśli chodzi o Sagittarius A z gwiazdką, to masa czarnej dziury, jak również tempo akrecji, mówi nam tyle, modele teoretyczne, powinniśmy się spodziewać emisji takiego dysku w zakresie radiowym. Ja tu pokazywałem mapę radiową, robioną przy pomocy interferometrów z zdolnością rozdzielczą rzędu sekund łuku. Natomiast jak popatrzymy w samo centrum galaktyki, interferometrami VLBA, to jest taka sieć teleskopów radiowych rozłożonych w całych Stanach Zjednoczonych, włączając to Hawaje i tu Puerto Rico, które sięga, zdolność rozdzielcza to jest poniżej milisekundy łuku, miliarcsekund. Na tym zakresie fali elektromagnetycznej, co widzimy? Widzimy źródło punktowe. To jest źródło punktowe
Nie ma tu żadnego rozmiaru, to jest tylko wiązka, powiedzmy, która rozmywa źródło punktowe na obrazie. I z tego pomiaru możemy wyznaczyć, to jest na przykład pomiar, przepraszam bardzo za jakość, na ekranie jest trochę lepiej, nie wiem, czy jakby światło było, może by to troszkę było bardziej widoczne. Natomiast to jest, na tej osi to jest częstotliwość obserwacyjna, a to jest wyznaczona górna granica na rozmiar tego źródła radiowego w samym centrum. I właśnie w zakresie 3,5 mm to jest 0,02-0,03 miliarcsekund. Co dla odległości 8,3 kiloparseka odpowiada rozmiarowi 10 do 8 kilometra. 10 do 8 kilometra to jest mniej więcej jednostka astronomiczna, czyli to jest odległość Ziemi od Słońca. To jest dość niesamowite, że w zakresie radiowym potrafimy w centrum galaktyki rozdzielić skalę rzędu odległości Ziemi od Słońca. I ten dysk akrecyjny, to co otacza czarną dziurę, możemy tylko powiedzieć, jest mniejszy od tego. Ile spodziewamy się? No, promień Schwarzschilda naszej czarnej dziury to jest 10 do 7, jeśli pamiętacie definicję, na drugim slajdzie, na pierwszym slajdzie wykładu, 10 dla masy 4 miliony mas Słońca to jest około 10 do 7 kilometrów, czyli to jest 1/10 jednostki astronomicznej. To znaczy musielibyśmy mieć instrument z 10 lepszą zdolnością rozdzielczą, żeby cokolwiek zobaczyć skalę przestrzenne, żeby rozdzielić skalę przestrzenne rzędu horyzontu zdarzeń. Taki instrument jest w przygotowaniu. Nazywa się Event Horizon Telescope. To jest sieć detektorów radiowych rozłożona nie, powiedzmy, w całych Stanach Zjednoczonych, ale po całym świecie, łącznie z Antarktydą. Pierwsze już pomiary wykorzystujące część z tych instrumentów zostały zrobione, są pierwsze obrazy. Natomiast to, czego się spodziewamy w najbliższej przyszłości, to mówię o przyszłości rzędu nie dziesiątek lat, ale naprawdę kilku najbliższych lat, to jest zobaczyć coś takiego. Oczywiście dokładnie nie wiemy, to jest symulacja komputerowa, to jest to, czego byśmy się spodziewali. Oczywiście do takiej symulacji musimy włożyć to, co wiemy o dyskach akrecyjnych, czy to jest cała fizyka, o której ja tu nie dyskutowałem, o której tak naprawdę aż tak dużo nie wiemy, czy na przykład grubość dysku, różne parametry fizyczne. Suma summarum, dla różnych parametrów dysku akrecyjnego możemy i dla różnych wartości spinów czarnej dziury, których też nie znamy w przypadku Sagittariusa A z gwiazdką, możemy zasymulować obrazy, które powinniśmy otrzymać w obserwacjach tego Event Horizon Telescope. Miejmy nadzieję, że za kilka lat taki prawdziwy obraz zostanie opublikowany. To jest, jeśli chodzi o... Mam 5 minut i dopiero zmierzam, bardzo przepraszam, do głównej części wykładu, czyli do tej pory, jeśli chodzi o supermasywne czarne dziury, powiedzieliśmy tylko i wyłącznie o jednej supermasywnej czarnej dziurze w centrum naszej galaktyki. A co z innymi galaktykami? No, sytuacja nie jest najlepsza. Znowu dla porównania promień Schwarzschilda, promień horyzont zdarzeń dla czarnej dziury o masie 10 do 8 mas Słońca, zakładając zerowy spin. To jest, powiedzmy, tylko tym razem nie w kilometrach, tylko w kiloparsekach. Przypominam, że 1 kiloparsek to jest około 10 do 16 kilometra. Tam gdzieś wcześniej było to zapisane. Standardowa jednostka, o tutaj jest. Odległości w astronomii są ogromne, stąd posługujemy się nie centymetrami, nie kilometrami, tylko jeśli chodzi o takie rzeczy, na przykład kiloparsekami i megaparsekami i tak dalej. O pogólności, czyli promień Schwarzschilda, taki czarny dziury, to jest o masie 10 do 8 mas Słońca, 10 do minus 8 kiloparseka. W porównaniu z typowymi rozmiarami galaktyk, to jest 10 do 100 kiloparseków, no to jest znikomo mała część. Im dalej dana galaktyka, tym taka skala przestrzenna odpowiada coraz mniejszej rozmiarowi kątowemu na niebie. Czyli powiedzmy to, co jest możliwe przy użyciu Event Horizon Telescope w przypadku Sagittariusa A z gwiazdką, już nie jest możliwe dla innych galaktyk w zasadzie. Tak naprawdę jesteśmy przygotowani na to, że najprawdopodobniej to będzie jedyny obraz, który nam się uda zrobić, taki obraz czarnej dziury. Oczywiście Event Horizon Telescope będzie patrzył na inne galaktyki, natomiast no, nie ma tutaj za dużo nadziei, że coś tak spektakularnego da się w tym uzyskać.
Pytanie jest, czyli ten rozmiar to jest bardzo, bardzo mało. Dokładnego obrazowania jest najprawdopodobniej niemożliwe. Czy możemy mierzyć wpływ grawitacyjny czarnej dziury na otoczenie i w ten sposób zważyć czarną dziurę albo pośrednio ją zobaczyć? To oszacowanie takiego promienia, to jest z indeksem I, od angielskiego to się zwykle nazywa radius of influence, czyli promień, do którego pole grawitacyjne czarnej dziury determinuje dynamikę gwiazd i gazów w centrach galaktyki, może być oszacowane w prosty sposób. To jest potencjał grawitacyjny, to jest miara energii kinetycznej, powiedzmy gwiazd. Jeśli sigma to jest dyspersja prędkości gwiazd wewnętrznych częściach galaktyk, z tego prostego porównania możemy oszacować taki promień i wynosi, on jest oczywiście dużo większy i to jest dla typowych wartości parametru sigma dyspersji prędkości gwiazd, to jest tylko 10 do minus drugiej kiloparseka. Około milion razy więcej od tego. Czyli to jest cała nadzieja. O ile nie możemy zobrazować horyzontu zdarzeń czarnych dziur, supermasywnych czarnych dziur, najprawdopodobniej w obiektach innych niż nasza galaktyka, to w przypadku galaktyk odległych o około 100 megaparseków, a jest ich całkiem sporo w takim promieniu, to są wystarczająco duże, możemy teoretycznie patrzeć na ich obszary wewnętrzne i w ten sposób próbować zmierzyć wpływ pola grawitacyjnego czarnej dziury na dynamikę gwiazd. Jednym z najlepszych obiektów do tego typu badań jest galaktyka Andromeda, inaczej zwana M31. Ja to troszkę przyspieszę może. To jest duża galaktyka całkiem niedaleko nas, w której rozmiar kątowy tego obszaru wpływu wewnętrznych czarnej dziury jest na tyle duży, że możemy dokładnie mierzyć dyspersję prędkości radialne gwiazd wewnątrz tego obszaru. Tak wygląda, to jest, na tym wykresie jest prędkość radialna gwiazd, to jest dyspersja prędkości, linia to jest fit, to jest model, który fitujemy do tego, zakładając bardzo podstawowe rzeczy o tam orbitach keplerowskich gwiazd wewnętrznych częściach galaktyki itd., itd. Z tego modelowania wynika, że na przykład masa czarnej dziury w Andromedzie jest aż 10 do 8 mas Słońca. I to jest drugi taki na tyle dokładny pomiar, że jesteśmy pewni, że tam jest czarna dziura i ona ma mniej więcej no plus minus powiedzmy 100 milionów mas Słońca. O innym rodzaju pomiarów masy czarnej dziury, o którym należy wspomnieć, to jest pomiar emisji maserowej z dysków molekularnych w pobliskich galaktykach. Tutaj najlepszym przykładem jest galaktyka NGC 4258. Zastanawiam się, na ile muszę przyspieszyć tutaj, żeby pokazać, powiedzieć również o innych rzeczach, ale no może po kolei. Czyli we wewnętrznych częściach galaktyki mamy dysk, który ma molekularny. W pewnych przypadkach w takim dysku generowana jest emisja typu maser. To są masery wodne, które obserwujemy na częstości 22 GHz. I taki dysk to jest tak mniej więcej tu zobrazowany, to jest jak patrzymy, jakbyśmy z góry patrzyli na taki system, to pod pewnym kątem, a to pod kątem 90 stopni do osi dysków. To, co jest zaznaczone, to na powierzchni tego dysku, który jest trochę przegięty, są obłoki molekularne, w których pod pewnymi warunkami może być generowana emisja typu maser. To jest emisja, która daje nam emisję na wąskiej linii emisyjnej i znowu z przesunięcia doplerowskiego tych linii emisyjnych od części dysku, które się od nas oddalają, ta linia będzie przesunięta ku fali czerwonej, te, które się do nas przybliżają, będą przesunięte w zakresie niebieskim. Możemy wyznaczyć prędkości keplerowskie takiego dysku i z tego masę centralnej czarnej dziury. Ta galaktyka jest około 10 razy dalej od Andromedy, ale obecność właśnie tych maserów wodnych w tej galaktyce pozwala na bardzo dobre wyznaczenie masy czarnej dziury, która okazuje się 4 razy 10 do 7. Czyli to jest coś, powiedzmy, bliżej Andromedy niż naszej galaktyki.
Na obecny moment mamy około 20 galaktyk, których detektujemy emisję maserową i z tego liczymy, możemy wyznaczyć masy czarnych dziur. Mamy około kilkadziesiąt obiektów, w których możemy zmierzyć dokładnie prędkości radialne i dyspersję gwiazd w wewnętrznych częściach tych galaktyk. Czasami nie gwiazd, ale gazu. I to jest zebranie może nie najbardziej aktualne, ale tu aż tak się dużo nie zmienia. To są bardzo pracochłonne obserwacje, także to nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc coś tu się uaktualni. To jest wykres wyznaczonych masy czarnych dziur, taki dynamiczny sposób, czyli to są takie dobrej jakości dane pozwalające na bardzo dokładne modelowanie, bardzo dokładną analizę w funkcji dyspersji prędkości. Ta dyspersja prędkości gwiazd wewnętrznych częściach galaktyki koreluje się z jasnością galaktyki, przynajmniej jej centralnych części, jak również z masą tej galaktyki. To, co widzimy, jest bardzo silna korelacja. Im większa dyspersja prędkości, czyli im większa masa galaktyki, im większa jasność galaktyki, tym większe są masy czarnych dziur. I to są te masy czarnych dziur wyznaczone w jeden ze sposobów, o których mówiłem poprzednio, czyli w taki sposób, powiedzmy, dość dokładny, od 10 do 6 mas Słońca, to rekordzista to jest powiedzmy 2-3 razy 10 do 10 mas Słońca. To są nazwy konkretnych obiektów. Każda z tych galaktyk była obiektem długich obserwacji na różnych zakresach fal. Teraz to jest w zasadzie, to są takie jedyne pewne pomiary ograniczone do pobliskich galaktyk i ograniczone do obiektów w zasadzie największych. Czy możemy badać emisję obiektów na dalszych odległościach? Są pewne metody, natomiast te metody obarczone są większymi niepewnościami i przez to może niekoniecznie błędy w wyznaczeniu tej masy biorą się nie tylko z błędów pomiarowych, ale również z systematyki, to znaczy z pewnych założeń, z pewnych skalowań, które zakładamy do takiego wyznaczenia. Na przykład w przypadku obiektów galaktyk aktywnych, których czarna dziura akreuje na wysokich tempach akrecji, nie tak jak czarna dziura w naszej galaktyce, która akreuje na bardzo niskich tempach akrecji, w dodatku do dysku akrecyjnego mamy zwykle bardzo gęste obłoki gazu w pewnej odległości całkiem niedaleko czarnej dziury, ponad dyskiem, które czują potencjał grawitacyjny czarnej dziury, przez co mają duże prędkości własne. Te obiekty są jonizowane, fotonizowane przez emisję dysku akrecyjnego i reemitują zaobserwowaną emisję w liniach emisyjnych. Teraz badając opóźnienie czasowe pomiędzy emisją dysku a emisją linii emisyjnych, opóźnienie czasowe wiąże się tylko i wyłącznie z tym, kiedy światło z dysku musi przebić tą drogę. Możemy wyznaczyć promień, średnią odległość tych dysków. Z poszerzenia dopplerowskiego znamy ich prędkość i to jest ten sam wzór, który wcześniej był przy dyspersji prędkości gwiazd. W ten sposób możemy oszacować masy czarnych dziur. I to jest w zasadzie taka najnowsza kompilacja masy czarnych dziur wyznaczone przy różnych metodach, nie tylko te metody dynamiczne z dyspersji prędkości gaz i gazu, nie tylko z maserów, ale również z tej techniki rewerberacyjnej. W tym momencie takie dokładne pomiary to jest może kilkaset obiektów, kilkaset galaktyk. Jeśli chodzi o obiekty dalsze, to są cały czas całkiem pobliskie galaktyki, zakładamy pewne skalowania. Czyli na przykład na podstawie tej korelacji zakładamy, że ta korelacja jest słuszna również w dalekim wszechświecie i pojedynczy pomiar dyspersji prędkości pozwala nam na oszacowanie masy czarnej dziury. W ten sposób szacujemy masy czarnych dziur w obiektach dalszych. Ja może, jeśli mogę prosić 5 minut, okay? To dlaczego nie możemy tak naprawdę wykonać takiego pomiaru dla galaktyk aktywnych na dalszych odległościach? Pomiar jest możliwy, jeśli widzimy dysk akrecyjny i jeśli widzimy linie, te obłoki, prawda, produkujące szerokie linie emisyjne. To jest do tej pory taki obrazek, to jest wizja artystyczna galaktyki aktywnej, supermasywnej czarnej dziury otoczonej dyskiem akrecyjnym.
z moim dodatkiem tych linii akrecyjnych, tych obłoków tutaj. Natomiast w rzeczywistości, jeśli to jest powiedzmy ten dysk akrecyjny obłoki, to na ciut dalszych odległościach od supermasywnej czarnej dziury mamy bardzo dużo pyłu. Galaktyki aktywne mają ogromną ilość pyłu rozłożonych powiedzmy w skalach rzędu parseka od centrum w formie czegoś, co w przybliżeniu przybliżamy jako taki torus pyłowy, który niestety w większości przypadków całkowicie nam przesłania emisję dysku i emisję tych linii emisyjnych. Czyli w większości przypadków, niestety w większości galaktyk aktywnych, które z jednej strony są potencjalnie na tyle jasne, że moglibyśmy takie pomiary dokonywać również dla obiektów na dużych odległościach, tak czy tak nic nie zobaczymy, bo cała emisja będzie absorbowana przez torus pyłowy i reemitowana w zakresie podczerwieni. Co w takiej sytuacji możemy robić? Co możemy robić z takimi ukrytymi jądrami galaktyk aktywnych? To jest tak, jak możemy robić spektroskopię rentgenowską, prawda? Czyli to jest tak, mam nadzieję, że to jakoś zobrazuje to, co, dlaczego spektroskopia rentgenowska jest użyteczna. Jeśli gęstwina dżungli to będzie torus pyłowy, to przy pomocy spektroskopii rentgenowskiej możemy znaleźć tam w centrum to źródło, centralne źródło, które będzie dawało sygnał w twardym zakresie rentgenowskim, jako że twarde promienie rentgenowskie nie będzie absorbowane już przez pył. O ile cały zakres podczerwony, ultrafioletowy, miękkie rentgeny to będzie absorbowane przez pył, twardy zakres rentgenowski nie będzie. Także dopiero jak patrzymy w zakresie twardym rentgenowskim, możemy przez ten pył się przedrzeć. I co wtedy zobaczymy? Tu trzeba kilka słów powiedzieć mniej więcej, jak wygląda emisja takiego dysku akrecyjnego. Dysk akrecyjny, który świeci w zakresie ultrafioletowym, miękkim, rentgenowskim, na sam dysk akrecyjny. Natomiast tuż nad dyskiem, w odległości kilku promieni Schwarzschilda, znajduje się coś, o czym dużo nie wiemy, ale wiemy, że to jest. Nazywamy to koroną dyskową. Taka korona komponizuje nam to promieniowanie, to kontinuum od dysku akrecyjnego. Czyli o ile to jest promieniowanie dysku akrecyjnego, odwrotny efekt Comptona, odwrotne rozpraszanie Comptona przez gorące elektrony w koronie generuje nam taką emisję potęgową, plus część tej emisji potęgowej odbija się od powierzchni dysku. I to jest ten tak zwany komponent, reflection komponent. Reflection komponent ma, i to jest bardzo ważne, to do czego zmierzam, to będzie może ostatnia część tutaj wykładu, silną linię fluorescencyjną żelaza. Dlaczego żelazo? Żelazo to jest jeden z najbardziej obfitych pierwiastków we wszechświecie, który ma nadal tak duże prawdopodobieństwo produkcji takiej linii fluorescencyjnej i na dodatek w zakresie około 6 kiloelektronowoltów. To jest bardzo dobry zakres, jeśli chodzi o obserwacje. Po prostu mamy techniki obserwacyjne, mamy satelitarne obserwatory rentgenowskie, które są w stanie zmierzyć takie linie. I teraz dlaczego to jest ważne? To jest to, co mniej więcej tutaj widać. Czasami w zależności od poziomu tego kontinuum potęgowego, w zależności od obiektu, widzimy linię żelaza. Spodziewamy się, że ta linia fluorescencyjna żelaza, pochodząca z odbicia promieniowania rentgenowskiego generowanego w koronie dyskowej na dysku, generowana jest w wewnętrznych częściach dysku akrecyjnego, czyli bardzo blisko horyzontu zdarzeń. Takie wewnętrzne części dysku akrecyjnego to jest jeden do kilku maksymalnie promieni Schwarzschilda. Jeśli tak jest, to dla zwykłego newtonowskiego dysku akrecyjnego, to znaczy newtonowski w sensie bez efektów ogólnej teorii względności, bez silnego zakrzywienia czasoprzestrzeni, taka linia będzie rozdzielona w związku z tym, że część dysku będziemy widzieli takiego kręcącego się dysku przybliżającego się do nas, a część oddalającego się od nas. Jeśli prędkości koplerowskie są relatywistyczne, te efekty relatywistyczne będą dodatkowo, ale mówimy tu o szczególnej teorii względności, tylko tak zwany beaming, prawda? Czyli tylko związane z prędkością, bliską prędkości światła. Profil takich linii będzie dalej modyfikowany. W przypadku, kiedy
to jest czarna dziura, czyli do opisu takiego pola grawitacyjnego konieczny jest opis ogólnej teorii względności. Redshift grawitacyjny będzie dodatkowo modyfikował taką linię. Suma summarum, jeśli nałożymy taką linię produkowaną na kilku promieniach Schwarzschilda od horyzontu zdarzeń, otrzymamy taki profil spodziewany linii emisyjnych. I co jest najważniejsze, że ten profil jest inny w zależności od spinów. Tak jest dlatego, że w zależności od spinu czarnej dziury horyzont zdarzeń, prawda, zmienia się horyzont zdarzeń. Czyli tak naprawdę mówimy, jak blisko horyzontu zdarzeń jest produkowana ta linia emisyjna. I takie obserwacje, takie linie emisyjne są obserwowane. I to jest przykład jednej linii, szerokiej linii żelaza, fluorescencyjnej żelaza, zaobserwowanej przy pomocy teleskopu satelitarnego Suzaku. Modelowanie profilu takiej linii pozwoliło na wyznaczenie dla tego obiektu, to jest nazwa tej galaktyki aktywnej, ona jest tutaj, wyznaczenie spinu na 0,9. Czyli w zasadzie bardzo wysokie spin. To jest lista obiektów, nie wiem na ile ona jest w tym momencie aktualna, mniej więcej powinna być aktualna, wszystkich obiektów, dla których takie pomiary mogą być wyznaczone, przynajmniej górne albo dolne granice wyznaczone, no jest ich około kilkanaście. W większości uzyskiwane wartości są bardzo wysokie. I w tym momencie może na tyle, na tym zakończę. To, co miałem mówić w następnych slajdach, to jest, jeśli mamy czarną dziurę, kręcącą się czarną dziurę, a wiemy, że te czarne dziury, supermasywne czarne dziury lubią się kręcić i dodajemy do tego pole magnetyczne, to co z tego wynika? I takie jety, czyli namagnetyzowane strugi materii, relatywistyczne strugi materii dają nam możliwość pośrednich obserwacji supermasywnych czarnych dziur w najdalszych radiogalaktykach, w zasadzie w pierwszych galaktykach, które formowane były we wczesnym wszechświecie. Ale to może ewentualnie następnym razem. Dziękuję bardzo. Bardzo. Proszę Państwa, teraz zapowiedziany mini konkurs. Umawiamy się w ten sposób, że profesor zada jedno pytanie kierowane do Państwa. Kto pierwszy podniesie rękę i poprawnie odpowie na to pytanie, będzie wręczona nagroda. Wycofajmy się troszeczkę, żebyśmy całą salę widzieli. Bardzo proszę o pytanie. To może nawet dobrze, że zakończyłem na tym slajdzie, bo pytanie moje jest takie. Czy astrofizyczne supermasywne czarne dziury mogą mieć swoje własne pole magnetyczne? Tak, oczywiście. Nie. Następna osoba. Nie, nie. Tak. To zapraszamy. Gratuluję. Ja może tylko w ramach szybkiego wyjaśnienia, bo pytanie było tyle podchwytliwe, bo tak jak tutaj widzimy, to jest właśnie produkcja takich jetów, to jest materia spływająca na czarną dziurę, to są linie pola magnetycznego, to jest widok tak jakby wzdłuż dysku akrecyjnego, to jest z góry, to są te wypływy, które się tworzą i widzimy, że to tak wygląda tak jak magnes, tak jakby było pole magnetyczne, prawda? Natomiast cała sprawa polega, to jest to twierdzenie, że czarna dziura nie ma włosów. Czarna dziura nie ma swojego pola magnetycznego, jest w całości opisywane tylko krętem i masą. Pole magnetyczne może być wnoszone do czarnej dziury, do horyzontu zdarzeń i do ergosfery przez materię kreującą. I to pole magnetyczne jest utrzymywane przez prądy w materii kreującej. Natomiast sama czarna dziura nie ma, pomimo że to tak wygląda, no stąd pytanie było podchwytliwe. Dobra. Dziękuję bardzo.